Zdolna ta moja siostra, co, szwagier? Bardzo. Firma się rozwija, trzeba korzystać z życia. Słuchaj, powinniśmy sobie kupić taki helikopterek, jak ma Niemczycki, a nie ciągle autem jak Hołota. Pokaż mi to jeszcze raz. Nie rozumiem, dlaczego musieliśmy po to jechać aż do Międzyzdrojów. Już nie narzekaj. Gdzie masz w Warszawie taki deptak, żeby zostawić odcisk stopy życiowej? Coś po nas zostanie. Na wieczność. A do tego proszę. Własny bodyguard. Pan się nie gniewa, że tak mówię, panie Piotrku. Nie, nie. I do wszystkiego człowiek sam, o własnych siłach. Jak sam? A kto mąci w mediach? Jeszcze parę wywiadów i zobaczycie, że zostaniemy firmą roku. Myślałem, że to przyznają za osiągnięcia. Chory jesteś? Bez public relations to ci dziś nawet renty nie przyznają. Halo? Karolina? Halo? Pola nie ma, no. Spokojnie, kochanie. No ale ja muszę być pod telefonem. Nagrają ci się. Kto się nagra? Przecież jeszcze nie mamy takiej pozycji. A ja to nawet wolę, jak nie dzwoni. Taki powrót do natury, można spokojnie porozmawiać. No właśnie. Zwłaszcza, że jest o czym. No to mów, Tomciu, mów. Wycofuję się. To znaczy? Wycofuję swoje udziały. Co ty zwariowałeś? W biznesie najbardziej interesowała mnie faza kreacji, rozumiesz? Tworzenie ex nihilo. Tommy! Panie Piotrku, nic się panu nie stało? Nie, nie. Ja mówiłem. Mówiłem? Mówiłem, żeby autem nie jeździć. Pan Piotrek też źle znosi auto. Parę groszy ci żal na helikopter. Firma się rozwija, ty na wszystko żałujesz. Dzwonię po biznes taxi. Nie wygłupiaj się, za 3 godziny będziemy na miejscu. Musimy uzgodnić podział majątku. Co ty, Tomciu, za przeproszeniem pierdzielisz? Właśnie. No wychodzę z firmy, koniec biznesu. Natalka, powiedz mu coś. Boże święta, z czego będziemy żyli? Jak nas Wiesio spłaci, będziemy mieli dosyć forsy. A co to znaczy dosyć? Co znaczy Wiesio spłaci? 33% akcji plus 33% Natalki. O, ja swoich nie wycofuję. Ale kochanie, nie denerwuj się, damy sobie radę. Ja zacznę pisać książki albo wrócę do filozofii. Nie będę dziadować. Będziemy mieć czas dla siebie. Już teraz możemy pojechać na jakieś agro w czasy. Przy obecnej wartości firmy jakiś $1 000 000 rozłożę ci na raty. Wstydziłbyś się tak przy panu Piotrku. Jest! Jest pole! Karolinka? Jesteś? Pytanko drugie. W Poldrinku bardzo precyzyjnie określamy profil naszego idealnego konsumenta. Jest to mężczyzna lub kobieta w wieku 14-80 lat. Mieszkaniec miejscowości poniżej 5000. Nieczynny zawodowo. A co to? O, jadzie! Ale nie przejadzie! Dziadostwo, no. Protestują, mają prawo. Bełbach się przewraca z tej demokracji. Za komuny by ich esbecja w pół godziny rozpędziła. Przy tej liczebności? Góra 14 minut. Ja muszę być w studio. No, pan czyni swoją powinność, panie Piotrku. Facet ma doświadczenie. Wzywam wszystkich do rozejścia. Sam się rozejdź.
raku! Powtarzam! To jest nielegalna demonstracja! Zostaw to, pachołku Brukseli! Niczego nie rozwiążemy. Negocjujmy. Moja żona ma za 3 godziny występ w telewizji. Ludzie, to jest ta zołza od pogody. Deszcz miał być, Kłamią człowieka jak znud. Nie damy! Nie damy, żeby nam się tutaj z Cifem zalęgli! Wręcz ze schroniskiem dla narkomanów! Bandycka prywatyzacja. Ceny minimalne. Precz z cenami minimalnymi! Z kim ty chcesz negocjować? No, Kołota, umiecie tylko żyć na cudzy rachunek! Daj mu to, daj mu tamto, a człowiek przedsiębiorczy jest w tym kraju gnębiony! Mnie przedsiębiorczy? Jakby nie sektor prywatny, dawno już byście zdechli! My was utrzymujemy, small business! Petycje to umiecie pisać, tak? Ale zrobić coś na własne ryzyko to nie! Poczytaj sobie jeden z drugim klasyka biznesu Miltona Friedmana! Każdy się rodzi z jednakowymi szansami! O Boże. Panie Piotrku, pan mi wyjmie telefon. Od razu mówiłem, że autem to gówno, a nie jazda. Natalka! Objazdem też dążymy. Krawata pan nie zapomniał, panie Piotrku? Nie, nie. Jasna cholera, labirynt. Kopernik? A skąd? Panie Alu. Dopiero Chopin. Jezu. Ale sen miałem. Śniło mi się, że miałem własny skup butelek. Aż ze Szczecina przyjeżdżali oddawać. O, butelki trzeba oddać a propos. Jeszcze ma zamknięte. Darmozja, pierdzielony. Cagierka to tego nie było, że zamknięte. Przychodziło się do GS-u i musieli otworzyć. Świątek, piątek, a nie tam wolna sobota albo za wcześnie. Co pan, panie Maślanka? Za komuny niby tak prontem do klienta. Młody jesteś, gołąbek, to nie pamiętasz. Tak mówię, jaka prawda jest. Dajcie spokój od rana z to polityko. Ugh!
Uch, wilgoć. Strażak dzisiaj nie zarobi. Mało ci pożarów? Znowu chcesz do kryminału. Ja nie wiem, że wszyscy mówią, że kryminał to coś najgorszego. Jest ping-pong. Wideo jest. Są różne możliwości zainteresowania. I to, co tutaj. Potłuczona, psia mać. Boguś, no co ty z tymi butelkami? Jakby u nas skup założyć, to by był dopiero biznes. Co to za cholerstwo? Rzeźba? Na handel ktoś wiózł. A co tu pisze? Lider small biznesu. Jakby nie mogli napisać przodownie. A może to jakiś święty, patron biznesu? On pokaże, panie Maślanka. Pozłacane kurestwo. Patrzcie na to. To ci, co robią naszego Platonka. A to jest ta babeczka z telewizji. Mądrze robi, na dwa fronty. Jak kapitalizm padnie, to się przerzuci na państwowe. Tak teraz trzeba. Kapitalizm nie padnie. O komunie też tak mówili. No co by znowu z tą polityką, no? Ty lepiej przeczytaj, ile oni by wyciągają na rękę. No i co? Czekaj. W zeszłym roku bilans firmy zamknął się zyskiem 4 milionów złotych. To coś cienko. To ja z rentą matki i skroniówką wyciągam piątkę na miesiąc. Puknij się w łeb! 4 miliony nowych? Jak nowych? Dokładnie ci nie powiem. Ale 100 tysięcy nowych to jest stary miliard. Jezu, to ile to będzie? Patrzcie! Lepiej nie ruszaj, bo mu też urwiesz w środku. I tak truł. Przecież to ten mądrala. Nie ojca i syna, wieczne odpoczywanie, racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista. Daj spokój z tą religią od samego rana, nie ma żadnego nieba, zlikwidowana jak nasz PGR. Jesteś wierny, to twoja sprawa. A światłość wiekuista, niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym, amen. Nie ojca i syna, Ducha Świętego, amen. Trzeba zgłosić na milicję. Po co? Żeby nas ciągali? Racja, pierwsi nie jesteśmy. Jak tu leży od nocy, to pewnie już dawno uskubany i pójdzie na nas. No to co robimy? Było nie było człowiek. Boguś, co ty? No co ty? Nieboszczyka będziesz okradał? Nie spodziewałam się tego po tobie, wiesz? Żeby gołąbek kryminalista, to rozumiem, ale ty... Co gołąbek? Co? W życiu nikogo nie okradłem. A kto tu mówi o okradywaniu? Szukam adresu, żeby rodzinę zawiadomić. O, psia mać! Pierwsi jesteśmy. Same setki. 100, 200, 300. Cała renta. 400, 500. I kuroniówka. 600, 700, 800, 1000. Jezu najsłodszy. 1200, 1300, 1500. Cały bank przy sobie nosił. Ile to będzie na 3? O 500. Od nieboszczyka? Od jakiego nieboszczyka? Od rodziny. Za informację. A, że od rodziny. A to co innego? Za informację to co innego. Takie czasy.
żyje! Rozpozna nas, w sądzie! Chodź! Jezu! Nic, tylko trzeba mu zwrócić! Zawsze człowiekowi wiatr w oczy. Jak w kieszeni 1500, to ciekawie ile na koncie. Pewnie ze 100 tysięcy. 100? Puknij się w łeb, najmniej miliard. Jezu, na co mi wydają? Ty tego nie pojmiesz, to jest inne życie. Ruszaj się! Nic, tylko trzeba zwrócić i przeprosić. Taki film widziałem w zakładzie. Dwóch znajduje rozbity samolot z bogatym gościem. Znam, szklana pułapka. Co ty, co ty, co ty? To było pożegnanie z Afryką. No i porywają go za okup. W Ameryce? Tam to jest dopiero bandytyzm. A jakby go przechować, opatrzeć, doglądnąć, czy nie ma co złamane. I do rodziny z informacją. Niech płacą, skurwysyny. Okup. Za opiekę. A za opiekę to co innego. Takie czasy. Na tym filmie ci dwaj założyli na łeb pończochy, jak go przenosili, żeby ich potem nie rozpoznał w sądzie. A skąd ja ci trafę z te pończochy? Rajtuzy. Mogło być? Nie mogę, jak go kocham, obrzydliwy jestem. Nakładaj, nie jest tak źle. Patrzy się! Nakładaj, nakładaj, mówię. Dalej. Wiesz, rozetnę, Ala, co? Ani mi się wasz, nowiutkie z opieki. Ale dopiero co 500 dostałaś. To nie znaczy, że mam się stać na prawo i lewo. Zanurzę. Nie wstrzymuj powietrza! Bardzo przepraszam. Dalej, bierz go do auta. Że się tobie w kryminale podoba, to nie znaczy, że wszystkim. Siadaj. Będziesz kierował. Nie mam prawka. Jak nie masz? W kryminale kursu nie było? To nie w czasy z prawem jazdy. Kieruj ty, Boguś. No tak samo jak kombajn. Żadna filozofia. Jezu najsłodszy. Co ci jest? Jakoś taki respekt mnie wziął. Jak w kościele. Znowu do mnie aluzja? Ja już swoje odsiedziałem. Dożywocie ci powinni dać. Ty dziki człowieku z Azji, ty. Przez ciebie ta klątwa. Milicję ściągniesz. Ja się we więzieniu uduszę. No i zarysowałeś, ćwoku. Twój? Że tak szanujesz? Kołchozu nie szanowaliśmy i skapitulował. Każdy tylko ciągnął swoją stronę. Siadacie czy nie? Ja z tyłu. Oj. Jakaś dziwna ta wajcha. Ja to znam. Jaka to litera? Ry. Rozruch. Tu trzeba przyłożyć. Do gołąbka miej pretensje! Co znowu do gołąbka? Dobrze chciałem. Tylko umiesz ją rzecz zniszczyć! To se sami kierujcie, jak tacy wrażliwi. Skoczę po Rysia. W końcu mechanik. Jeszcze jeden do podziału. Milion w te czy we w te. Nie trzeba być chciwym. Więcej się zażąda za opiekę. Tylko żeby cię krewetka nie zauważył, bo zaraz cała wieś będzie wiedzieć.
Czyś ty zwariował? W takim stanie ma kierować? No to co? U nas policja nie łapie. Ale nie o to chodzi, bo zabija nas. Za kierownicę to nie ten sam człowiek. Rysiu, słuchaj. Andrzej mówi. Andrzej, szwagier, ja ci brat. Teraz będziesz kierował auto. Siadajcie. Uchyt, kwest, deks, chuj. Co powiedział? Że automatyczna skrzynia biegów. No to jedziemy do PGR. Crazy, crazy, crazy. Raz z pijanym jadę. A co ty gadasz? Fajna jazda. W zeszłym tygodniu to tu jeszcze rynne były. Co chcesz? Tu naród jak piranie. Sami żeście deski z błazery ściągali. Nie będzie mnie kryminalista pouczał. Wiesz, 20 lat pracy na kombajnie. Świątek, piątek, bez wolnej soboty. I co mi zostało? Palce nie mogę wyprostować. O. A ja? 27 lat noszenia bańków z mlekiem o 4 rano, świątek, piątek, bez wolnej soboty. I to mi zostało. O! Ładnie się pani auto słucha, pani Janinko. Idzie jak na postronku. Mąż miał radio taksi. Jak to? Lekarz? Musiał dorabiać? Nie, ten drugi. Nie ma tłoku, od razu inaczej! Co za dzieć? Mówiłem wam, jak ma się telefon na odludziu trzymać? Z poczty chcesz dzwonić? Przepraszam bardzo. Czego? Może pan skorzysta z mojego telefonu? Mam w lewej kieszeni. Nie obszukaliście go? Nie mówiłeś. Wszystko mam mówić? Rany boskie. Pewnie już zadzwonił na milicję. Tu nie ma pola. Znaczy zasięgu. Gdzie pokaż? Gdzie? Jak się z tego dzwoni? Musi pan odsunąć klapkę, potem numer i zielona słuchawka. Gdzie ta słuchawka? Może gołąbek zgubił, jak się wychylał. Bez nazwisk, co wam znowu gołąbek zgubił? Nie, mam na myśli przycisk z zieloną słuchawką. Proszę państwa, wszystkim nam zależy na czasie. Niech pan zadzwoni do szwagra, do biura. Paul Drink S.A. Wina dla wymagających. Czym mogę służyć? Z dyrektorem chciałem. Z kim mam przyjemność? Bogumił Masi... Kefir! W jakiej sprawie? A tak, porozmawiać. Jak biznesmen z biznesmenem. Pan prezes Turkot ma aktualnie ważną konferencję z pracownikami. Proszę zadzwonić jutro. Ale harda suka. Pani Małgosia, pan pozwoli. Sam się pan nie przebije. Moment.
Pani Małgosiu, Adamczyk z tej strony. Proszę ze szwagrem. Ale panie prezesie... Pani Małgosiu, my się ostatnio nie możemy porozumieć. Wiesław, jeden pan chciał z tobą zamienić dwa słowa. Halo? Chodzi o szwagra. Sam nie może rozmawiać? Szwagier Adamczyk na dzień dzisiejszy przebywa na wsi. No i tak myślałem, tu robota, a ona groszasy. Całe zarządzanie na mojej głowie. Powiedzcie mu tam, że jak przyjedzie... Nie przerywaj pan, dobrze? Chodzi o to, żeby zapłacić parę groszy. Jakiś milion. To tak się spukał, że już nawet miliona nie ma? Mówię milion dolarów. Czyś pan zwariował? Co to za hotel? Szwagier jest na wykończeniu. Albo pan płacisz, albo dajemy mu w łeb i do piachu. Wiesław, Wiesław, słuchaj, to jest porwanie. Ci ludzie są bezwzględni. Mogą mnie zabić, jak nie zapłacisz. Nieźle to sobie, Tomciu, wykombinowałeś. Mam cię spłacić, co? Słuchaj, to nie są żarty. Oni mnie... Płacisz pan, czy mamy go zaciukać? Bawcie się dobrze, chłopcy, pa! No. Co ty, no? Za dużo powiedziałeś. Co ci do głowy przyszło z tymi dolarami? Peweksy i tak zlikwidowane. Milion dolców ze wszystkich sześciu swoich szwagrów bym nie dał. Stary miliard wystarczy. Nie można być chciwym. Dzwoń jeszcze raz. I co mam mu powiedzieć? Że taka obniżka? Może promocja. Chwileczkę. Jeżeli państwa satysfakcjonuje miliard, to możemy to załatwić od ręki. Jak od ręki? Czek na okaziciela. Mam w lewej kieszeni. Trzeba tylko pójść do banku. O. Panie Boże, wiem, że cię nie ma, ale spraw, żeby tam były kluczyki. Proszę cię, spraw, żeby... Proszę. O, dziękuję. Dziękuję, Panie Boże. Ja wam pokażę eksport. Bandyć. Ja wam pokażę eksport. Złodzieje! Auto kradną! Panie Tomaszu! Prasa! Mówiłem, że to żaden biznesmen, tylko zwyczajny oszust. Oscylator nam wywinął. Ech.
dzięki. Dzięki. Muszę powiedzieć, że rozczarował mnie pan. A co miałem dać się zabić? Całe to gadanie o tworzeniu. Wszystkich pan wykołował. Ale w biznesie to pewnie chleb powszedni. No. To już pana nie znajdą. Musieliby kupić bilet na autobus za 3,50. Proszę jechać ze mną. Zatrudnię panią w kadrach. Ja mam tutaj kadry. Zobowiązałam się, że ich wyciągnę z bezrobocia, a to wyciągnę. Niech pan wraca do swoich. Cywilizacja. Dzień dobry, pani Małgosiu. Adamczyk. Jest tam gdzieś żona koło pani? Niestety nie, pani prezes dziś nie było. To niech pani da szpagra. Natomiast pan prezes Turkot będzie na gali Small Biznesu. To dziś? Brunch jest o godzinie 14:30, a potem to nie wiem. Aha. No to dobrze, to może jeszcze zdążę.